Drodzy braterstwo, witam wszystkich zgromadzonych tutaj na sali, w hełmie, jak i także naszych słuchaczy internetowych. W dniu dzisiejszym będzie trzecia i ostatnia już część wykładu pod tytułem Żywotność, umiłowanie życia. Tak jak mówi apostoł Paweł w pierwszym do Tymoteusza 6:12, uchwyć się życia wiecznego. W dzisiejszej części dowiemy się właśnie czegoś na temat tego, jak uchwycić się życia wiecznego. Żywotność jest to umiłowanie życia. Jest to jedno z uczuć, jakie Bóg wszczepił człowiekowi, gdy go stwarzał. Jest to pragnienie, które posiada każdy normalny człowiek. Pragnienie, żeby żyć i to żyć wiecznie w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Niektórzy przesadzają z tą cechą tak, że staje się ona cechą kontrolującą ich życie i posuną się do wszystkiego, by życie zachować. Dopuszczą się do najgorszych rzeczy, upodlą się jak się tylko da, byle swoje życie zachować. Jest to cecha przesadzona. Nie tak powinno być. Człowiek od zawsze chciał żyć wiecznie. Ludzie poszukiwali eliksiru życia, fontanny młodości, po to, by zachować życie wieczne na swój własny sposób, swoimi własnymi ludzkimi siłami szukali właśnie zachowania tego życia wiecznego, możliwości życia wiecznie, gdy tymczasem tak naprawdę istnieje tylko jedna możliwość życia wiecznego, czyli uzyskania życia wiecznego, jest to życie wieczne dawane przez Boga. Życie wieczne jest niekończącym się świadomym istnieniem, czy też świadomym istnieniem bez końca. Przeciwieństwem życia jest śmierć. Życie może być dwóch rodzajów: śmiertelne lub nieśmiertelne. Może to życie być śmiertelne, to takie, w którym śmierć jest możliwa, chociaż niekoniecznie jest konieczna, nie musi nastąpić, ale może nastąpić. Nieśmiertelność oznacza bycie odpornym na śmierć. I ani człowiek, ani aniołowie nie zostali stworzeni jako istoty nieśmiertelne, bo to znaczyłoby, że nie mogą umrzeć, a jak wiemy, ludzie umierają, każdy z nas to widział. Wyłącznie boska natura ma przymiot nieśmiertelności, czyli tylko istoty w boskiej naturze są nieśmiertelne, tak jak mówi nasz Pan w Ewangelii, posiadają życie same w sobie. Ten przymiot należy tylko do Boga i do tych, którym został on zaoferowany przez Boga, a został on zaoferowany Chrystusowi i maluszkiemu statku jako nagroda za wierność aż do śmierci. Źródłem życia wiecznego jest Bóg, tylko On może go udzielić. I musimy pamiętać o tym, że chociaż życie wieczne otrzymujemy poprzez Syna Bożego Jezusa Chrystusa, to źródłem i wyłącznym dawcą jest nasz Bóg. Jezus był boskim przedstawicielem w udzielaniu życia w Edenie, a w odkupieniu jest boskim przedstawicielem zdobywającym prawo do ponownego udzielenia życia ludzkości. Bo to życie, które zostało dane naszemu praojcowi Adamowi, zostało przez niego utracone, stracił on do niego prawo, więc by człowiek mógł ponownie żyć, mieć szansę na życie wieczne, to prawo musi zostać mu ponownie udzielone i tym, który zdobył to prawo do ponownego życia, jest nasz Pan Jezus Chrystus poprzez złożenie okupu. Ma taką zasługę, którą może wykorzystać. Trzeba też powiedzieć, że osiąganie czy też zdobywanie życia wiecznego jest długim procesem, rozciągniętym w czasie. Na początku jest ono oferowane stworzeniom Bożym warunkowo, na próbę. Na stałe stworzenia Boże otrzymują życie wieczne dopiero wtedy, kiedy dowiodą, że są godne życia wiecznego, czyli po tym, jak przejdą odpowiednio wiele prób, w których pokażą, że są całkowicie wierni Bogu, że nie odstąpią od boskich zasad sprawiedliwości ani na krok i dopiero wtedy mogą otrzymać życie wieczne. Otrzymują je tylko ci, którzy dowiodą, że zasady boskiego prawa są trwale, niezmiennie wypisane w ich charakterach. Dopiero wtedy, gdy staną się ich nieodłączną częścią, to wtedy mógł gwarancję tego, że jego prawo zawsze będzie przestrzegane przez jego wiecznie żyjące istoty.
Podczas wieku Ewangelii Bóg, spadając z ducha poświęcających się, dawał im na próbę prawo do duchowego życia, a gdy dowiedli swej wierności w próbach, zmartwychwstanie otrzymali nie tylko to prawo na stałe, ale również dostali nowe duchowe ciała, gdyż w ich przypadku dodatkowo zachodziła zmiana natury z ludzkiej na duchową. Podczas wieku tysiąclecia ludzkość będzie stopniowo otrzymywać prawa życiowe w miarę jak będzie okazywać posłuszeństwo, a przy jego końcu ludzie otrzymają pełnię praw życiowych oraz na próbę otrzymają prawo do życia wiecznego, które stanie się ich własnością na stałe po tym, jak okażą posłuszeństwo pośród prób małego okresu. Ci, którzy okażą się niewierni w tych próbach, utracą swoje prawo do życia wiecznego, od którego zostaną odcięci, o czym mówi Ewangelia Mateusza 25:46, gdy mówi o tym, że te symboliczne owce idą do życia wiecznego, a kozły idą na wieczne odcięcie od życia wiecznego, aionian kolasin. Kontrast z wiernymi. Jedni do życia wiecznego, a drudzy odcięci od tego życia wiecznego. To jest przypomnienie myśli z naszych poprzednich wykładów, zwłaszcza z wykładu pierwszego, który podawał podstawowe myśli związane z tym tematem. A teraz przechodzimy do naszej dzisiejszej, tej ostatniej części rozważań nad umiłowaniem życia, nad żywotnością, nad życiem wiecznym, nad wartością, sensem życia wiecznego. Musimy powiedzieć, że pomimo wielkiej radości, jaką daje życie wieczne, wielu pozostaje obojętnymi w kwestii jego uzyskania. W ogóle nie starają się go osiągnąć. Jeszcze inni, choć twierdzą, że pragną życia wiecznego, są letnimi w swoich wysiłkach zdobycia życia wiecznego, tylko nieliczni czynią jego uzyskanie celem swojego życia i dokładają wszelkich starań, by je zdobyć. Aby je zdobyć, potrzeba właśnie wynałożyć duży wysiłek. Do tego chrześcijanin jest zmuszony, chcąc osiągnąć życie wieczne. Tutaj chciałbym przedstawić cytat ze Strażnicy, strona 572, gdzie można znaleźć taką myśl. Nikt nie powinien spodziewać się, iż uczyni postęp w prawdzie, kto nie poświęca temu celowi czasu i cierpliwego, ustawicznego wysiłku. Nikt nie powinien spodziewać się, iż uczyni postęp w prawdzie, kto nie poświęca temu celowi czasu i cierpliwego, ustawicznego wysiłku. Bo postęp w prawdzie, postęp na wąskiej ścieżce, bo ta ścieżka, ta droga, którą idziemy w życiu, jest wciąż wąską drogą, ze względu na to, że wciąż żyjemy pod panowaniem zła, wymaga od nas wysiłku, pójście wąską drogą, na tak stromą drogą, bo próbujemy iść pod górę z nizin upadku człowieka ku doskonałości, która znajduje się na wyższym poziomie. Dlatego idziemy pod górę i drogą wąską, dlatego żeby iść, potrzeba mieć czas, wygospodarować czas na to, by tą drogą iść i dodatkowo potrzebny jest jeszcze cierpliwy, ustawiczny wysiłek. Tak jak chcesz wejść na jakiś szczyt, to też wymaga to czasu i wysiłku, bo idziesz pod górę. Albert Barnes kiedyś powiedział tak: każdy, kto nie pożąda chrześcijańskiej doskonałości i kto cały czas nie czyni swoim celem tego, by ją osiągnąć, może uznać to za rzecz całkowicie pewną, iż nie ma prawdziwej religii. Jeszcze raz zacytuję te słowa. Każdy, kto nie pożąda chrześcijańskiej doskonałości i kto cały czas nie czyni swoim celem tego, by ją osiągnąć, może uznać to za rzecz całkowicie pewną, iż nie ma prawdziwej religii. Bo właśnie tym wyraża się prawdziwa religia. Prawdziwa religia nie wyraża się ceremoniami, uczestniczeniem w tych ceremoniałach różnego rodzaju, uczestniczeniem w nabożeństwach i wieloma innymi zewnętrznymi oznakami. Nie tym wyraża się religia. Religia prawdziwa wyraża się właśnie tym pragnieniem chrześcijańskiej doskonałości i czynieniem jej osiągnięcia swoim celem, czyli mamy cel i dążymy ku jego osiągnięciu. Jeżeli jest to dążenie, jeżeli jest ten wysiłek,
czas cierpliwy, ustawiczny, o którym była mowa w poprzednim cytacie, to można uznać, że jest prawdziwa religia. Jeżeli tego nie ma, to mamy tylko ładną fasadę, za którą ktoś może się chować, nadal praktykując swoje cechy z takimi, jakimi się urodził i nie starając się poprawiać. Właśnie taką pracę, dążenie do chrześcijańskiej doskonałości jest konieczne, by zabiegać o życie wieczne, by chwytać się tego żywota wiecznego, do czego zachęca nas apostoł Paweł. A tu widzimy, że większość chrześcijan nie dba o życie wieczne. Nie przykłada się do tego, by je uzyskać. W niektórych przypadkach wynika to z miłości do grzechu w takiej czy innej jego postaci, czyli że tak bardzo miłują pewną postać grzechu, że nie dążą do życia wiecznego, wybierają ten grzech i jego praktykowanie ponad życie wieczne. W innych przypadkach może to być wynikiem światowości w jej różnorodnych formach lub skutkiem źle pojętego samolubstwa, które opanowuje jednostkę tak, że zaniedbuje ona swoje najważniejsze interesy, bo przecież uchwycenie się żywota wiecznego, uzyskanie życia wiecznego powinno być najważniejszym celem naszego życia. Powinna być tą kwestią, o którą dbamy najbardziej. Tak jak biznesmen posiadający różnego rodzaju działalności gospodarcze, najbardziej dba o tą, która jest dla niego kluczowa, ta, która jest największa, ta, która przynosi mu największe zyski, a nie poświęca cały czas różnym pobocznym rzeczom, małym firmom, które też mógł założyć, bo wie, że tamte nie są takie istotne. Nawet gdyby upadły, przestały przynosić zyski, to liczy się ta jego główna firma, która przynosi mu 90 czy 95% jego dochodów. Tak samo my mamy różne sprawy w tym życiu. Mamy sprawy i doczesne, związane tutaj z życiem naszego ciała, z funkcjonowaniem, egzystowaniem w społeczeństwie ludzkim i powinniśmy stosownie, nie za bardzo, ale w odpowiedniej mierze dbać o te sprawy, bo taki obowiązek sprawiedliwość na nas nakłada. Ale mamy sprawy duchowe, a wśród spraw duchowych najważniejszą dla nas kwestią powinno być uzyskanie życia wiecznego, bo przecież po to poświęciliśmy się Bogu, by dążyć ku temu celowi. To jest ostateczna nagroda, jaką w przyszłości mamy otrzymać. Dlatego powinniśmy podporządkować nasze życie uzyskanie temu celowi. Tak jak apostoł Paweł mówił o zawodnikach w greckich igrzyskach, że powstrzymują się od wszystkiego, żeby ten wieniec, który nazwał znikomym, no bo on rzeczywiście jest znikomy, uzyskać. Natomiast ten nasz nieznikomy wieniec, naszą wielką nagrodę w postaci życia wiecznego, powinniśmy uzyskać, dążąc do niej, powinniśmy pragnąć ją uzyskać i tak sterować naszym życiem, tak je układać, aranżować, by dążyć właśnie ku temu celowi, bo to jest najważniejszy nasz cel, i usuwać wszystkie inne rzeczy, które stoją na przeszkodzie. Odsuwać je na bok, a jeżeli całkiem nie da się ich odsunąć, to minimalizować, by ich niekorzystny wpływ był jak najmniejszy. Na tym właśnie polega poświęcanie czasu i cierpliwego, ustawicznego wysiłku. Na tym polega prawdziwa religia. Nie dbali w kwestii uzyskania życia wiecznego, nie wykorzystują środków, jakie umożliwiają jego zdobycie. Uchwycić się życia wiecznego można poprzez ducha, słowo i opatrzności Boże. Te właśnie trzy rzeczy. Poprzez ducha, słowo i opatrzności Boże. W trakcie wykładu zechcę o nich powiedzieć jeszcze kilka słów. Niektórzy całkowicie tracą życie. Jedni w wieku Ewangelii, a inni stracą życie w wieku tysiąclecia. W wieku Ewangelii spotyka to tych, którzy zostali oświeceni Słowem, którzy spróbowali daru usprawiedliwienia danego przez Boga, otrzymali spłodzenie z Ducha, cenili sobie dobre rzeczy Słowa Bożego, zakosztowali przywilejów wieku tysiąclecia, ale po tym wszystkim ostatecznie zwrócili się ku grzechowi, błędowi, samolubstwu i światowości, miłując je tak bardzo, że się w nich zatwardzili i zniszczyli w sobie Ducha Świętego. Oni to na nowo krzyżują Syna Bożego poprzez zaprzeczanie okupowi lub odrzucanie szaty weselnej.
Takowi popełniają grzech na śmierć, z którego nie ma już dla nich ratunku. Tu bym chciał odczytać kilka wersetów biblijnych wypowiadających się na ten temat. Mamy Żydów, 6 rozdział, na początek. Żydów, 6 rozdział, wersety od 4 do 8. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywrócić do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowo i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Dostajemy w liście do Hebrajczyków, rozdział 10, wersety od 26 do 29. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż z roższej kary sądzicie godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. 2 Piotra 2:1 teraz. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem. Tak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki, zapierając się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I ten sam drugi rozdział 2 Piotra, wersety od 20 do 22. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. I jeszcze 1 Jana 5,16, który też w tym temacie jest. 1 Jana 5,16 brzmi: jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszystkie te wersety mówiły o tych, którzy tracą życie w wieku Ewangelii. A ci, którzy tracą życie wieczne na ludzkim poziomie bytu w wieku tysiąclecia, będą należeli do dwóch klas. Pierwsza klasa to ci, którzy po 100 latach korzystania z możliwości i przywilejów w wieku tysiąclecia oraz stosunkowo łatwych warunków drogi świętej, jaka wówczas będzie otwarta, nie zechcą się zreformować, nawet choćby tylko zewnętrznie. Takowi zostaną zniszczeni we wtórej śmierci. Izajasza 65 rozdział, werset 20 mówi o nich jako o niemowlęciu i młodzieńcu. Przeczytam ten werset w przekładzie Lessera, który brzmi: nie będzie już tam niemowlęcia, które żyłoby tylko kilka dni, ani starca, który nie dopełniłby swoich dni. Bowiem jako młodzieniec umrze stulatek, a jako grzesznik przeklęty będzie ten, kto umiera w stulatach. Werset ten mówi, że nie będzie już tam, czyli w wiekach przyszłych, po wieku tysiąclecia, niemowlęcia, które żyłoby tylko kilka dni, ani starca, który nie dopełniłby swoich dni. Nie dopełniłby swoich dni, czy nie wypełniłby swoich dni czynieniem dobra, bowiem jako młodzieniec umrze stulatek, a jako grzesznik przeklęty będzie ten, kto umiera w 100 latach. Więc nie będzie tam kogoś, kto nie przeżyłby tego swojego życia w sposób stosowny, wypełniając go czynieniem dobra, bo ta klasa właśnie pierwsza, która traci życie, nazwana tutaj już niemowlęciem, czy kimś, kto by żył tylko
krótki okres czasu, i młodzieńcem, bo takowi mają umrzeć w wieku 100 lat. 100 lat to wystarczający okres czasu na to, by ktoś wzbudzony z grobu zapoznał się z warunkami tysiąclecia, by mógł okazję zapoznać się z nagrodami, jakie przynosi czynienie dobra, by spróbować i podjąć decyzję, czy pisze się na to, czy też woli umrzeć, bo tak jest zrośnięty z grzechem, tak bardzo go miłuje, że nie jest w stanie go się wyzbyć i woli umrzeć, niż pozbyć się swojego grzechu. Dlatego ten, kto będzie umierał jako scylatek, będzie przeklęty jako grzesznik, bo on będzie grzesznikiem grzeszącym na zewnątrz. Ale klasa ta wspomina także o tych starcach. To jest druga grupa tych, którzy tracą życie w wieku tysiąclecia, bo nie wypełnią czynieniem dobra swoich dni przeżytych w wieku tysiąclecia. Takowi zreformują się tylko zewnętrznie, czyli w przeciwieństwie do klasy niemowląt czy młodzieńców, którzy bardzo szybko zakończą swoją przygodę z tysiącleciem, bo już w 100 latach, starcy dożyją do końca wieku tysiąclecia. Dlatego ich tutaj są nazwani starcami, bo to tymi, którzy żyją znacznie dłużej, setki lat dłużej niż niemowlęta i młodzieńcy. By mogli dożyć do końca tysiąclecia, muszą się zreformować przynajmniej zewnętrznie. Czyli na zewnątrz muszą udawać, że zgadzają się z istniejącymi warunkami i prawami, że tych praw przestrzegają i nie czynią nic złego. Będą powstrzymywać się od czynienia zła, lecz nie będą czynić dobra. I to jest ich właśnie główny problem. Nie, że dopuszczą się w tysiącleciu złych rzeczy, ale że nie wypełnią swoich dni czynieniem dobra. W przeciwieństwie do klasy owiec, która w wieku tysiąclecia będzie karmić chlebem żywota tych, którzy będą go łaknąć, podawać wodę życia tym, którzy jej pragną, przyprowadzać do nowego przymierza tych, dla których jest ono obce, przyodziewać sprawiedliwością tych, którzy są jej pozbawieni, pomagać leczyć ich z chorób grzechu i modlić się o to, by więźniowie zostali wypuszczeni z więzienia śmierci. Ta starcy wieku tysiąclecia będą egoistycznie korzystać z przywilejów i możliwości wieku tysiąclecia, lecz nie będą usługiwać głodnym, spragnionym, obcym, nagim, chorym i uwięzionym w grobie. Tutaj odwołuje się do przypowieści naszego Pana z Ewangelii Mateusza o owcach i kozłach, wersety od 31 do 46. W tysiącleciu będzie wielka praca podnoszenia rodzaju ludzkiego z upadku i degradacji. Możemy powiedzieć, że będzie to przeogromne dzieło na skalę, na jaką jeszcze niczego nie usiłowano dokonać w historii ludzkości. Każdy będzie mógł włączyć się w to dzieło, a nawet będzie musiał włączyć się w to dzieło, by stać się owcą wieku tysiąclecia. Będą wówczas miliardy miliardów sposobności czynienia dobra. I każdy będzie, kto tylko zechce, będzie mógł z nich skorzystać, a dzięki temu będzie się rozwijał, będzie rozwijał swoją miłość do bliźniego i będzie podnosił się na coraz wyższy poziom. Nie tak jednak będą postępować kozły wieku tysiąclecia, które będą samolubnie, egoistycznie korzystać z dobrodziejstw wieku tysiąclecia, nie przejmując się innymi, tymi, którzy wstaną z grobu później niż oni sami i będą potrzebować pomocy w nieznanych im warunkach nowego przymierza, po to, by mogli rozpocząć swoją wędrówkę po drodze świętej. Z tego powodu mały okres przy końcu wieku tysiąclecia zaskoczy kozły próbami charakteru, które objawią ich najskrytsze uczucia i pragnienia, pokażą, iż nie miłują Boga miłością najwyższą, a bliźniego jak siebie samego. Realizując swoje egoistyczne ambicje, starcy będą nawet skłonni skrzywdzić swoich dobroczyńców, klasy godnych, które będą tutaj jako książęta wieku tysiąclecia kierować tą pracą restytucji na ziemi, i pozostałych swoich bliźnich, co doprowadzi do tego, iż zostaną zniszczeni we wtórej śmierci. Mówią o tym Dzieje Apostolskie 3:23, gdzie możemy teraz zajrzeć. Dzieje Apostolskie 3:23, gdzie apostoł Piotr w swoim kazaniu mówi tak. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Może o 22 jeszcze, żebyśmy mieli kontekst. Wcześniej mowa jest o wtórnym przyjściu naszego Pana, którego tam nie, bo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszech rzeczy.
I to był werset 21. 22 mówi, że Mojżesz powiedział proroka, jak ja spośród braci waszych zbudzi wam Pan Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. A kto by nie słuchał, będzie wytępiony z ludu. Takie na przykład kozły. Zresztą niemowlęta i młodzieńcy też, tyle że wcześniej. I objawienie 21.8. Objawienie 21.8 mówi nam: udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga, z której nie ma powstania, z której nie ma odwrotu. Werset, rozdział 20, opis, w wersetach od 7 do 9 opisuje właśnie te doświadczenia małego okresu, po tym jak się właśnie dopełni 1000 lat, że szatan wypuszczony, że narody zwiedzone, że te hordy Goga i Magoga składające się właśnie z tych kozłów wieku tysiąclecia zaatakują miasto umiłowane, obóz święty, ostatecznie zostaną zniszczone. Taki będzie koniec tych, którzy stracą życie wieczne. A przecież życie wieczne jest, może być życie wieczne na jakimkolwiek poziomie bytu, jest najcenniejszym darem Boga. Nawet nasze niedoskonałe, doczesne ludzkie życie jest dla człowieka najcenniejszą wartością. Nasz Pan mówi w Ewangelii Mateusza 16:26: albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją, czyli za swoje życie? Ubiegający się o życie wieczne powinni starać się ze wszystkich sił zdobyć tak cenną rzecz. To dlatego, że życie wieczne jest tak cenne, apostoł Paweł pisze w 1 Tymoteusza 6:12: uchwyć się żywota wiecznego, łapie, uczyń je swoim, bo ono jest cenne, ono jest wartościowe. Ale jak? Co to oznacza, chwytanie się życia wiecznego? Po pierwsze, by chwycić się życia wiecznego, trzeba posiadać wiedzę o życiu wiecznym w naszym umyśle oraz właściwie rozumieć, czym jest życie wieczne, kto go udziela, jak można je uzyskać. Mówiliśmy o tym w poprzednich częściach. Ponadto musimy być przekonani w umyśle, że posiadana przez nas wiedza na temat życia wiecznego jest prawdą, że informacje, jakie dotarły do naszego umysłu, są prawdziwe i wiarygodne. Musimy w umyśle żywić przekonanie, że życie wieczne istnieje, że jego uzyskanie jest możliwe. Życie wieczne musi stać się dla nas realną perspektywą. Inaczej nie będzie chciało się nam zabiegać o nie. Jeśli jest jedynie mrzonką, może i pięknym, lecz nierealnym marzeniem, jeżeli tak uważamy, to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie miał ochoty poświęcić swojego życia temu, by o to zabiegać. Więc nasz umysł musi wiedzieć o życiu wiecznym, musi rozumieć, jak je uzyskać i musi uważać, że to prawda, że jest to realna możliwość, a nie tylko bajka w baśni. To jest tyle w naszym umyśle. Następnie w naszych uczuciach oznacza zaufanie obietnicom Bożym mówiącym o nagrodzie życia wiecznego. Chcesz zdobyć życie wieczne, to musisz położyć ufność w swoim sercu w obietnicach, które mówią o nagrodzie życia wiecznego. Pod czyj innymi słowy, potrzebna jest ci wiara. Oznacza to też, że musisz w swoim sercu pragnąć i oczekiwać życia wiecznego, czyli musisz mieć nadzieję na życie wieczne. Oznacza to także praktykowanie samokontroli i cierpliwości, czyli wytrwałości w kwestii uzyskania życia wiecznego, czyli odpowiedniego rządzenia swoim postępowaniem dzięki właśnie samokontroli i wytrwałości. Oznacza również praktykowanie miłości najwyższej do Boga, czyli pobożności, oraz miłości braterskiej do naszego bliźniego i miłości bezinteresownej. Są to uczucia niezbędne do uzyskania życia wiecznego. Krótko mówiąc, skuteczne uchwycenie się życia wiecznego, czyli zdobycie życia wiecznego, wymaga od nas zaangażowania wszystkich wyższych, pierwszorzędnych łask, czy też zalet charakteru, o których mówi apostoł Piotr w swoim słynnym przedawaniu w 2 Piotra, 1 rozdział, wersety od 5-7, po to, by działały one jako nasza motywacja, jako nasza siła napędowa, coś, co będzie nam dawało energię do działania, do starania się o życie wieczne, o podejmowanie wysiłków uchwycenia się.
byśmy mogli cokolwiek zrobić, musi się nam chcieć to zrobić, a motywacja wynika z naszych uczuć. Miłujemy coś, to chcielibyśmy to zdobyć, chcielibyśmy mieć, dlatego zostajemy pobudzeni do wysiłku, do energicznego działania w tym kierunku. Potrzebujemy również unikać rzeczy przeszkadzających w naszych staraniach o życie wieczne, przeciwstawiać się im, odrywać nasze uczucia od nich. Musimy kierować się Słowem Bożym, Duchem Świętym i opatrznością Pańską jako pomocami do uzyskania życia wiecznego. W naszej woli, po trzecie, w naszej woli uchwycenie się żywota oznacza wybieranie rzeczy, które przyczyniają się do osiągnięcia życia i sprzeciwianie się rzeczom przeszkadzającym w uzyskiwaniu życia wiecznego. I te trzy rzeczy tutaj w tych trzech częściach naszego istnienia musimy chwytać się żywota wiecznego. W naszym umyśle od tego się zaczyna, bo by czegokolwiek chcieć, to trzeba najpierw się dowiedzieć, że to istnieje i że można to uzyskać. Później nasze uczucia muszą się zaangażować, co będzie prowadziło do tego, że nasza wola będzie nadawała naszym pragnieniom, naszemu postępowaniu taki kierunek, w jaki jest popychana przez nasze uczucia. I dopiero gdy nasz umysł, uczucia i wola, czyli całe nasze jestestwo, wszystko, czym jesteśmy, będzie w pełni zaangażowane w to, by uzyskać życie wieczne, dopiero wtedy będziemy mogli wynałożyć taki wysiłek, jaki jest konieczny do tego, by zdobyć życie wieczne. Nie łudźmy się, że zdobycie życia wiecznego jest łatwe i proste. Jest to wartość najwyższa, jaką człowiek może zdobyć. A jeżeli prostsze rzeczy, takie jak na przykład zdobycie dobrego wykształcenia na prestiżowej uczelni, wymaga pełnego zaangażowania od studenta, to dlaczego zdobycie życia wiecznego, będącego dużo większą wartością, miałoby nie oznaczać całkowitego zaangażowania i nie wymagać stałego, codziennego wysiłku ze strony chrześcijanina? Jest wiele powodów, by uchwycić się żywota wiecznego. Powinniśmy to uczynić z tego powodu, że Bóg pragnie, byśmy uchwycili się żywota wiecznego, zaprosił nas do Niego, przygotował dla nas drogę prowadzącą do uzyskania życia wiecznego, zapewnia Jezusa jako okup za nas, co drogo Boga kosztowało, dał nam swoje słowo, które posiada moc oświecającą, wzmacniającą, zachęcającą, usprawiedliwiającą, uświęcającą i wybawiającą. Udziela nam swego ducha, dzięki któremu możemy wykrzesać z siebie wystarczającą siłę wewnętrzną, potrzebną do uzyskania życia wiecznego. Swoimi opatrznościami Bóg udziela nam takiej pomocy, jaka jest nam potrzebna do tego, byśmy mogli skutecznie uchwycić się żywota wiecznego. Dlatego te trzy rzeczy, boskie słowo, duch Boży i boskie opatrzności, są środkami, które umożliwiają uzyskanie życia wiecznego, bo ze Słowa Bożego uzyskujemy wszelkie potrzebne nam informacje, a nawet więcej, bo Słowo Boże nie jest zwykłą książką, jest przesiąknięte Duchem Bożym, w związku z tym nabożne jego studiowanie, czyli badanie Jego, zapoznawanie się z Nim w odpowiednim duchu, szacunku, czci do Boga i Jego Słowa, nie tylko udziela nam informacji, lecz także napełnia nas Duchem Bożym, jako jeden ze sposobów napełniania się Duchem Bożym. Gdy właściwie postępujemy, to każdy dobry czyn przez nas wykonany, każde dobre słowo przez nas wypowiadane minimalnie zwiększa miarę Ducha Bożego w nas. Tak samo jak każdy zły czyn, każde złe słowo, zależnie od swojego kalibru, zmniejsza tą ilość Ducha Bożego czy Ducha Świętego, bo to terminy synonimiczne. Duch, czyli boskie usposobienie, jest świętym usposobieniem, dlatego że jest Bożym usposobieniem. No i wchodzą jeszcze opatrzności do tego, których Bóg aranżuje różne sytuacje w naszym życiu, które są potrzebne do tego, byśmy mogli uchwycić się żywota wiecznego, bo pewnych rzeczy nie uda nam się zdobyć, nie uda nam się zmienić w swoim życiu w oparciu tylko o Słowo Boże, a i miara ducha przez nas posiadania przecież nie jest bez miary, jest mniejsza lub większa, ale zawsze ograniczona i też nie wszystko umożliwi nam, dlatego potrzebujemy bezpośredniej pomocy Boga, która wyraża się Jego opatrznościami.
że w naszym życiu pojawiają się sytuacje, których sami nigdy nie bylibyśmy w stanie sobie stworzyć, a one są potrzebne dla naszego rozwoju. I od nas wymagane jest to, by odpowiednio je wykorzystać, by w odpowiednim duchu przechodzić przez różnego rodzaju próby i doświadczenia, które opatrznościowo zostają nam dane, po to, byśmy mogli rozwijać w tym piękne zalety charakteru i posuwać się do przodu na drodze prowadzącej do uzyskania życia wiecznego. Powinniśmy uchwycić się życia wiecznego z powodu jego wielkiej wartości, przywilejów, jakimi cieszą się posiadający życie wieczne, z powodu sposobności służenia Bogu i Jego stworzeniom, radości teraźniejszej, jak i przyszłej, jak również pokoju, jakiego udziela tym, którzy je uzyskują. Powinniśmy też uchwycić się życia wiecznego, ponieważ pomoże to nam podobać się i służyć Bogu. Nasz przykład pobudzi innych do tego, by dążyć do Jego uzyskania, uczyni nas bardziej owocnymi obecnie w naszej teraźniejszej służbie nauczania innych o życiu wiecznym i udzielania im wsparcia w jego uzyskiwaniu, bo to jest nasza teraźniejsza służba wobec innych. Nauczanie o Bogu, Jego prawie, Jego słowie, o możliwości uzyskania życia wiecznego i udzielanie pomocy tym, którzy pozytywnie, przychylnie zareagują na nasze poselstwo. Jeżeli ktoś nie reaguje na nasze poselstwo, bo go to nie interesuje, to nic obecnie więcej nie jesteśmy w stanie dla takiej osoby zrobić. Zostawiamy taką osobę na wiek tysiąclecia, na zmienione warunki, kiedy wszystko będzie proste i oczywiste i nie będzie złego świata, nie będzie kusicielskiego szatana, którzy utrudniają i odciągają ludzi od kwestii religijnych wszystkim tym, co świat oferuje człowiekowi. Wtedy tego nie będzie i wtedy będziemy mogli takim pomóc. A obecnie pomagamy tym, którzy pozytywnie reagują na to poselstwo. Przygotowuje nas to również do tego, byśmy w przyszłym wieku mogli pomagać klasie restytucyjnej w uzyskiwaniu życia wiecznego. By nauczać innych, trzeba najpierw samemu się nauczyć. By być nauczycielem, trzeba najpierw samemu być uczniem i pomyślnie zakończyć proces nauczania, uczenia się, by uzyskać stosowne kwalifikacje. Tak jak w przypadku nawet ziemskich spraw. Jeśli chcesz kogoś nauczyć czegokolwiek, sam musisz to umieć. Chcesz kogoś nauczyć obsługiwać komputer? Sam musisz umieć obsługiwać komputer, bo jak inaczej będziesz uczył? Chcesz kogoś nauczyć jazdy na rowerze? Sam musisz umieć jeździć na rowerze. Najpierw sam musisz zdobyć te umiejętności, musisz je umieć wykonywać, żebyś mógł nauczyć innym. I tak samo jest w przypadku uzyskiwania życia wiecznego. Trzeba samemu umieć to robić, trzeba najpierw samemu chwytać się żywota wiecznego. Dlatego najlepiej uczy się własnym przykładem, nie słowem, bo piękne słowa wypowiadać jest łatwo. Dużo trudniej jest je zastosować, dlatego niektórzy mówią, że lepszy przykład niż wykład, chociaż i wykład nie jest całkowicie bezwartościową rzeczą, bo inaczej nie stałbym tutaj i nie mówił tego wykładu, gdyby żadnego pożytku z tego nie miało być. Ale jakbym umiał swoim postępowaniem pokazać te treści, o których mówię, o zabieganiu o życie wieczne, o karmieniu się słowem, a nabywanie coraz większej miary Ducha Świętego, gdybym potrafił te rzeczy pokazywać, będzie to przemawiało do tych, którzy będą obserwatorami mojego życia. Będzie to przemawiało do tych, którzy pośród których moje życie się toczy dużo mocniej niż tylko same słowa. Dlatego każdy z nas na miarę swoich możliwości powinien dążyć, by być takim właśnie żywym listem Chrystusowym, jak to pisał Paweł, by swoim życiem pokazywać właściwość tych wyznawanych przez siebie treści. Można tu powiedzieć, że na tym punkcie większość z nas chrześcijan ma tutaj problemy i jeden z apologetów chrześcijaństwa, czyli tych, którzy piszą książki obroniące chrześcijaństwa, napisał słusznie, że największym problemem chrześcijaństwa są chrześcijanie. To, jak prowadzą swoje życie, bo ono tak bardzo odbiega od zasad przez nich wymagalnych. Starajmy się, by ta różnica, ten dysonans pomiędzy wyznawanymi przez nas poglądami, a tym, co reprezentujemy w praktyce, był jak
najmniejszy. On całkiem nie zniknie, bo gdyby go całkowicie nie było, oznaczałoby to, że jesteśmy doskonali. A doskonałymi nie jesteśmy, więc zabiegajmy o to, żeby on był coraz mniejszy, byśmy mogli innym pomagać w uzyskiwaniu życia wiecznego, zachęcać ich do wejścia na tą samą drogę, na której my już jesteśmy, by już teraz zechcieli wejść na tą drogę, na której my obecnie jesteśmy, no i żebyśmy mogli zdobywać kwalifikacje do tego, by w przyszłości, w wieku tysiąclecia, uczyć innych uzyskiwania życia wiecznego i pokazywać im, jak to się robi, w jaki sposób można uzyskać życie wieczne. Bo by uchwycić się żywota wiecznego, trzeba spełnić pewne warunki. Tak jak życie doczesne uzyskuje się poprzez spłodzenie i narodzenie, tak samo życie wieczne uzyskiwane w wieku Ewangelii przychodziło przez spłodzenie z ducha i narodzenie z ducha. Tak jak życie doczesne jest zachowywane przez pokarm, napoje, powietrze, opiekę, ruch ciała czy też gimnastykę i społeczność z innymi, tak samo chwytamy się żywota wiecznego poprzez korzystanie z duchowych odpowiedników powyższych rzeczy. Po pierwsze, chwytamy się żywota wiecznego przez karmienie się Słowem Bożym jako naszym duchowym pokarmem i napojem. Karmienie się prawdą Bożą, dzięki czemu uzupełnione zostają duchowe tkanki, które obumierają z powodu przeciekania naszych glinianych naczyń, jak również w wyniku zniszczeń powodowanych przez działanie naszych wad. Dzięki karmieniu się Słowem uzyskujemy siłę duchową, by sprostać teraźniejszym potrzebom. Gromadzimy zapasy na nagłe wypadki w przyszłości, a odpady są usuwane. Że tak powinno być, mówił na wersety Słowa Bożego, z których dwa chciałbym teraz przeczytać. Psalm 119, wersety od 103 do 105. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego! Słodsze niż miód dla ust moich. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Tak mówi psalmista, zwłaszcza ten werset 105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Ta sama myśl powtórzona na dwa sposoby, które mówi, że Słowo Boże rozświetla naszą drogę, czyli pokazuje nam, jak mamy iść, jak mamy postępować, bo chodzenie drogą jest symbolem postępowania w naszym życiu. Mówi nam, jak mamy postępować. I zobaczmy jeszcze do Jeremiasza 15:16. Jeremiasza 15:16 brzmi następująco. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Słowo Twoje było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże Zastępów. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je, czy też, jak mówią niektóre starsze przekłady, zjadałem je, po prostu karmiłem się. Słowo Boże było mi pokarmem, tak mówi nam prorok Jeremiasz. I tak musi być w przypadku każdego, kto by chciał zdobyć życie wieczne. Musi karmić się Słowem Bożym i to obficie. Nie może być wygłodzony, nie może być duchowo wygłodzonym chrześcijaninem, jeżeli chce uzyskać życie wieczne. Chrześcijanin zabiegający o życie wieczne jest miłośnikiem Słowa Bożego, który lubi tam sięgać o każdej porze, gdy tylko ma chwilę wolnego czasu. W naszym życiu powinno być tak, jak mówi nam pieśń 213 z naszego śpiewnika. Mym pokarmem Twoje słowa, napój z prawdy czerpie wód. Słowo żywot mi zachowa, prawda przyszły głosi cud. Słowo żywot mi zachowa. Wiele jest prawdy w tym stwierdzeniu. Ponadto, tak jak nasze naturalne ciała czerpią z powietrza tlen niezbędny do zachowania życia, tak samo Duch Boży musi być przez nas wdychany i przyswajany, by nasze duchowe życie mogło zostać podtrzymane. Słowo Boże jest naładowane Duchem Bożym, jest jak drut elektryczny, który jest pełen prądu. Tak Słowo Boże jest pełne Ducha Bożego. Gdy przyjmujemy Słowo w dobrym i szczerym sercu, udziela ono nam Ducha Bożego, posilającego naszego nowego, tego duchowego człowieka, czyli nasz nowy umysł, wolę i serce. Duch Boży jest naszym symbolicznym tlenem, podtrzymującym nasze życie duchowe, dającym nam energię do duchowego życia.
I tak jak nasze ciała potrzebują nie tylko pokarmu, napoju i tlenu, by żyć, ale musimy się jeszcze ruszać, czy też uprawiać ruch i gimnastykę, bo nie można tylko oddychać, jeść, pić i leżeć. Ktoś taki nie będzie zdrowy fizycznie. By dobrze żyć, człowiek potrzebuje coś robić, czyli potrzebny jest wysiłek, ruch, gimnastyka, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I tak samo, by rozwijać naszego duchowego człowieka, musi się on ruszać, ruszać duchowo, czyli musi działać. Co oznacza, że musimy używać naszych władz umysłowych i uczuć w odniesieniu do Boga i Chrystusa, nas samych oraz naszych bliźnich. Musimy starać się kierować nasze uczucia i pragnienia ku rzeczom wyższym. Potrzebna do tego jest modlitwa, czuwanie, samozaparcie w służeniu słowem innym oraz wnoszeniu nieprzychylnych doświadczeń. Potrzebujemy również społeczności i kontaktu z Bogiem, Chrystusem oraz braćmi. Tak jak w ziemskim życiu potrzebujemy kontaktu rodzinnego, przyjacielskiego i społecznego. Z Bogiem i Chrystusem taką społeczność utrzymujemy poprzez modlitwę i rozmyślanie nad naszym Słowem, nad Słowem Bożym. Z naszymi braćmi społeczność podtrzymujemy przez wspólne zgromadzanie się na zebraniach, rozmowy, spotkania i kontakty poza zebraniowe. Mamy także te społeczne kontakty, to gdy wchodzimy w kontakt z ludźmi, wokół których żyjemy, wśród których pracujemy. We wszystkich tych rzeczach staramy się szukać lekcji i odpowiednio zachowywać po to, by przybliżać się ku celowi życia wiecznego. Moglibyśmy na zakończenie powiedzieć, że właśnie na tym wszystkim polega chwytanie się żywota wiecznego. Jednym słowem, na praktykowaniu wszystkich elementów życia chrześcijańskiego. Więc chcesz uzyskać życie wieczne? Praktykuj wszystkie elementy życia chrześcijańskiego, jakim jest studiowanie Słowa Bożego, praktykowanie Słowa Bożego, czyli wdrażanie Jego zasad w życie, głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, czyli otrzymywanie kontaktu z naszym Stwórcą, wierne znoszenie doświadczeń związanych z naszą drogą, z drogą poświęcenia. Także mamy czuwanie, czyli zachowanie czujności, by nie wpaść w sidła diabelskie, bo przecież on zastawia sidła i pułapki na nas, a i także analizowanie samego siebie. Czym różni się czuwanie od analizowania samego siebie? Czuwamy na bieżąco, by w danej chwili, w której jesteśmy, nie upaść. Natomiast analizujemy to, co już się wydarzyło, coś w rodzaju samoanalizy, po to, by wyciągnąć wnioski z tego, co już nas spotkało, po to, byśmy mogli pewne lekcje mieć, ich się nauczyć i być mądrzejsi na przyszłość, a dzięki temu nawet z upadku można wyciągnąć lekcje, bo upadliśmy, ale przeanalizowaliśmy i teraz wiemy więcej, czujemy w naszych uczuciach też czujemy więcej, co może nas przygotować do lepszego postępowania w przyszłości, bo jeżeli nie wyciągamy wniosków, tylko non-stop postępujemy tak głupio, jak do tej pory postępowaliśmy, no to nie przybliżamy się ku celowi osiągnięcia życia wiecznego, albo stoimy w miejscu, albo nawet oddalamy się od tego celu, zależnie od przypadku. Chrześcijanin modli się do Boga o to, by mógł wyciągnąć odpowiednie lekcje ze swojego życia, tak jak mówi psalm, który mówiąc o ludzkości w wieku tysiąclecia wypowiada takie słowa: naucz nas obliczać dni nasze, abyśmy posiedli serca mądre. Tak je analizować, nasze dni, tak jak je przeżywamy, po to, byśmy nauczyli się mądrości, i to nie tej mądrości teoretycznej, która polega na posiadaniu odpowiedniego zasobu informacji i umiejętnym jej przetwarzaniu, tylko mądrości życiowej, która wyraża się odpowiednim postępowaniem. A najmądrzejsze, najlepsze postępowanie to takie postępowanie, które prowadzi do uzyskania życia wiecznego. Takiego postępowania braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę ten wykład. Zakończymy go modlitwą. Nasz łaskawy niebiański Panie, przychodzimy do Ciebie uczuciami naszych serc, myślami naszych umysłów, by oddawać Ci cześć, wysławiać Twoje święte imię. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas uczyniłeś, za wszystko, co nam dałeś,
za stworzenie, za odkupienie, za Twoje słowo, za Twoją opatrznościową opiekę. Dziękujemy Ci za perspektywę życia wiecznego, za tą nagrodę, którą oferujesz wszystkim tym, którzy przyjdą do Ciebie i będą chcieli chodzić Twoimi drogami. Panie, my przyszliśmy do Ciebie, prosimy Cię, byś prowadził nas tą drogą, byś pomógł nam tą wąską ścieżką piąć się coraz wyżej. Prosimy Cię o to, Panie, bo sami nie damy rady. To wszystko, co jest przeciwko nam, jest zbyt potężne dla nas samych jako ludzi. Bez Twojej pomocy byśmy zginęli. Dlatego tak bardzo prosimy o Twoje kierownictwo, o Twoją opatrzność, wsparcie, szczególnie dla tych, którzy zmagają się ze szczególnymi doświadczeniami, bądź z nimi, niech odczują Twoją obecność, niech Twoja obecność zdejmie ciężar przygniatający ich serca, tak by mogli poczuć ulgę, by mogli zaufać Tobie jak najbardziej. O to Cię prosimy, prowadź nas, prosimy Cię o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.